Cześć wszystkim, ja jestem Albert, razem z Arturem pracujemy w kierowskim oddziale TTPSC i dzisiaj chcielibyśmy trochę poopowiadać o nowych feature'ach w Javie. Będą to takie zmiany ciekawe z punktu widzenia dewelopera, bo nie będziemy opisywać wszystkich zmian. Pogadamy sobie o zmianach od Java 9 do Java 14. Również opowiemy o kilku nowych konceptach, które pojawią się w kolejnych wersjach Java, ale nie są jeszcze stargetowane na jakąś konkretną wersję. No i tak, agenda jest dosyć rozległa, dlatego nie będziemy wszystkiego naraz teraz przedstawiać, tylko na początku każdego rozdziału zrobimy krótkie omówienie. I zacznę właśnie od Java 9, tak jak Albert wspomniał. Powiem sobie o scaleniu JDK i JDR w jeden byt, o ulepszeniu adnotacji deprecated, o wprowadzeniu nowego poziomu enkapsulacji w Javie, o modułach, o tym, jak skurczyć nasz program Javowy, który wrzucamy sobie gdzieś tam na serwer, który na takie JDK sporo waży. I na końcu tego rozdziału zrobimy mały quiz. Do Javy 8 włącznie mieliśmy dwa byty, JDK i JDR. JDK zawierało JDR, a dodatkowo narzędzia jak kompilator Javy, narzędzie do kompilacji javadoków. Od Javy 9 będziemy mieli to scalone. Struktura tych katalogów też będzie nieco zmieniona, zmerczowana. Skompilowane klasy JDK będą w nieco zmienionej formie katalogu lib. Adnotacja deprecated została rozszerzona o dwa takie parametry, since i for removal. Since będzie można oznaczyć metodę czy klasę, od której wersji Java została zdeprecjonowana i flaga for removal będzie mogła zostać ustawiona na true. To będzie oznaczało, że w kolejnej wersji albo w jednej z kolejnych wersji Java ta metoda lub klasa zostanie całkowicie usunięta. Także jeżeli mamy coś oznaczone taką adnotacją z formułą true, kategorycznie musimy się tego pozbyć, zrefaktorować nasz kod, odnaleźć odpowiedni zamiennik, ponieważ po prostu to zniknie z API. I tutaj chodzi o API, którego nie używamy. Dodatkowo w Java 9 dostaliśmy takie narzędzie jak JDEP Scan. Możemy sobie zeskanować tym narzędziem cały nasz codebase pod kątem właśnie zdeprecjonowanego API, które używamy. Dodatkowo z flagą for removal wyfiltrujemy sobie tylko rzeczy, które zostały oznaczone do usunięcia w kolejnej wersji Java. W Java 9 wprowadzono nowy poziom abstrakcji, nowy poziom enkapsulacji, moduły. Jest to taki zbiór ściśle powiązanych ze sobą pakietów. Główny cel był taki, że jeżeli na przykład ktoś tworzył bibliotekę i chciał mieć klasę publiczną, ale w obrębie tylko swojej biblioteki, no to musiał kombinować albo z jakimiś tam klasami o dostępie pakietowym, lub po prostu zrezygnować z czegoś takiego. Teraz automatycznie wszystko, co jest w module, na zewnątrz jest prywatne, także tutaj może sobie stworzyć publiczną klasę wewnątrz modułu, ale na zewnątrz ona nie będzie widoczna. Całe API, które ma być widoczne poza modułem, poza tą biblioteką, musi być jawnie zdefiniowane w takim nowym pliku module.info.java. Tam też jest cała konfiguracja jakby modułu i moduły zależne, których my używamy. Dodatkowo wraz z Java 9 zmodularyzowano całe JDK, czyli wszystkie jakieś zawiłości kodu, które były w korze Java, zostały rozplątane. Mniej więcej tak to wyglądało, tak to wygląda teraz. Głównie to był taki breaking change, który pozwolił na tak szybkie cykle dynamiczne Java, i pozwolił na to, co powiedziałem przy początku rozdziału, na stworzenie narzędzia, którym będziemy mogli spakować i skurczyć nasz program, ponieważ wybierzemy sobie tylko wybrane moduły. To narzędzie to J-Link. I tak na obrazku możemy sobie skurczyć naszą Javę. Jest to narzędzie, za pomocą którego możemy sobie wybrać i uszyć customowe JRM pod naszą aplikację.
co oznacza, że na przykład jak chcieliśmy odpalić Hello World'a, potrzebowaliśmy całego JDK, teraz waży około 300 mega, a szyjąc sobie takie UDR będzie zajmowało około 40 mega. Także jest to spory przeskok i właśnie modularyzacja umożliwiła nam budowanie takich customowych UDR. Jak to zrobić? Standardowo potrzebujemy skompilować swój program. Nasz program musi być modułem, pełnoprawnym modułem javowym. Następnie jednym poleceniem jailing spakujemy sobie nasz program takiego customowego UDR. Takie UDR jest w 100% samowystarczalne do uruchomienia naszej aplikacji. Możemy na przykład spakować taką paczkę, wysłać na jakiś serwer czy klientowi, który nie ma zainstalowanej Javy, preinstalowanej Javy i to ma absolutnie wystarczy do uruchomienia naszej aplikacji. Jak uruchomić taką aplikację? Oczywiście to customowe UDR ma podobną strukturę jak to zmodyfikowane JDK. I wchodzimy, uruchamiamy sobie po prostu Javę i wywołujemy naszą klasę. Teraz czas na mały quiz. Będzie właściwie to mały rebus. Kto odgadnie, o jakim featureze dodanym w Javie 9 teraz będziemy mówić? Ja coś to mamy nagrody. Tak. Można jakaś mała odpowiedź. Dodanie Java wersji script. No nie do końca, ale ciepło. Uruchamianie Java z JavaScriptem. Niestety nie. Nie jest to powiązane z JavaScriptem. Coś umarło. A to drugie to piekło. Czy programowanie na skrypcie? Tam pan pierwszy, tak, wcześniej. Proszę podejść, bo tam sobie stawiliśmy. Tak, JSON. Jest to narzędzie znane z innych języków programowania pod nazwą REP. Tak właściwie co to jest? Jest to taka Java w konsoli. Czy warto w ogóle poznać i uczyć się takiego narzędzia? Jest kilka dziedzin, które może się przydać. Na przykład możemy sobie szybko odpalić bez uruchamiania całego środowiska, żeby przetestować jakieś wyniki jakichś wyrażeń, czy jakieś metody, działania jakichś metod. Ale takie moje numer jeden, według mnie, subiektywnie, gdzie taki część najbardziej się sprawdzi, to po prostu nauka programowania totalnie początkujących. Odpalacie im takiego JSON-a, oczywiście musimy mieć Java 9 i wyżej, mówicie, wpisz 2 plus 2 i enter. Automatycznie takie wyrażenie jest wyliczane, przypisywane do zmiennych, które mają nazwę, automatycznie generowane $1, $1, $2 i tak dalej. Oczywiście możecie sobie przypisać takie zmienne do zmiennych po własnych nazwach i wyświetlić wszystkie zmienne za pomocą komendy watch. Podobnie jak zmienne, możecie sobie wygenerować metody, tylko tutaj już jawnie musicie zadeklarować całą sygnaturę metody, czyli co zwraca, nazwę, co przyjmie. Wszystkie metody możecie wyświetlić komendą metod. I czemu to według mnie jest dobre narzędzie do nauki? No tak jak powiedziałem, nie musicie odpalać całego środowiska programistycznego, tłumaczyć tej osobie 10 kontrolek, nie wiem, IntelliJ, 4 okna dookoła, co to jest public, static, void, main, tylko od razu ma od tego mięsko, może sobie zacząć, 2 plus 2, tak jak było na poprzednim slajdzie, i od takich naprawdę banałów zacząć. Czy to ma szansę zastąpić języki skryptowe, takie przypuśćmy Python? Myślę, że zastąpić nie, ale na pewno jest jakaś nisza, w której to może się odnaleźć. Ponieważ cały program, czy na przykład wszystkie polecenia, które wykonacie w JSHELL, możecie sobie zrzucić właśnie do takiego pliku tekstowego i później je ładować i reużywać. Nawet na studiach zdarzyło nam się na jakimś tam modelowaniu, niektórzy robili w Excelu jakieś takie proste obliczenia, my napisaliśmy sobie właśnie takiego, taki JSHELL w SAD i później go po prostu reużywaliśmy. Tak, jest całe API JSON-owe dostępne w Javie. Jeszcze taka ciekawostka, wykonując polecenia w JSHELL-u, tak naprawdę jesteśmy wewnątrz tej wirtualnej maszyny Java, czyli jakbyśmy sobie otworzyli jakiś endpoint,
później przeglądarce, on jeszcze nie istnieje, maszyna wirtualna dalej już działa, dopisz wiecie sobie jakiś endpoint, JSON, klika się Enter i on już jest, tak naprawdę bez restartu wirtualnej maszyny działa. Podobnie jak metody, możemy sobie po prostu utworzyć klasy. I tutaj ciekawostka, możemy używać typów, które jeszcze nie zostały zdefiniowane. Tak jak w przypadku klasy Code, utworzyliśmy pole o typie autor, a autor jeszcze nie był zdefiniowany. Dopóki nie zdefiniujemy wszystkich typów, które użyliśmy, po prostu najzwyczajniej w świecie nie możemy używać tej klasy. Podobnie jest z metodami. Możemy użyć przy metodach typów, na przykład, który ona zwraca, który jeszcze nie został zdefiniowany. Bo na przykład możemy stworzyć prostą metodę, która zwraca jakąś zmienną, a dopiero potem ją utworzyć jako globalną i od tego momentu możemy używać tej metody. I teraz proszę tu na. Dobra, więc mamy Java 10 i ona wprowadza nam taką jedną ciekawą rzecz, jaką jest var, czyli wnioskowanie typu zmiennej lokalnej. Generalnie programiści trochę się podzielili tutaj, jedni lubią vara, drudzy wolą go nie używać, ponieważ może czasami trochę zaciemniać nasz kod. Do czego to może zostać zastosowane? Na przykład mamy jakąś dużą, zagnieżdżoną kolekcję, musielibyśmy normalnie pisać jej typ, a tak to możemy po prostu sobie napisać var i ten var będzie miał taki typ, jaki zwróci wyrażenie z prawej strony, czyli to po prawej stronie przypisane. Warto używać tego vara trochę z rozwagą, żeby właśnie sobie nie zaciemnić kodu, nie przypisywać prostego stringa do takiej zmiennej, tylko napisać jawnie string, nazwa zmiennej i robić to tak jak zwykle. Bawi się również osobą pewne ograniczenia. Jak sama nazwa wskazuje, czyli local type inference, jest tylko dla zmiennych lokalnych. Nie można go używać jako pola w klasie. Nie można do niego również przypisać wartości null, ponieważ null nie ma typu. Jeżeli chodzi o samą Javę, to Java ciągle ma typy. Jeżeli do takiego vara przypiszemy jakieś wyrażenie, które zwraca na to stringa, to ta zmienna cały czas będzie stringiem. Nie możemy tutaj do niej przypisać inta czy czegokolwiek innego. I zrobili tak, że dla wstecznej kompatybilności ciągle możemy nasze zmienne nazywać nazwą var. Więc możemy zrobić coś w stylu var i tam jakieś przypisanie do tej zmiennej. A odnośnie tego nula, jak metoda, to super metod, jak się nula, to jak się zrobić? Znaczy nie możemy przypisać mu tak nula bezpośrednio, nie? Ale jeżeli... znaczy tak, ta metoda zwróci nula, ale ona nie tak dobrze jest zaznaczana nula, tylko jakiś ty, tak? Czyli tam wleci nul, a potem jak będziemy z tego użyć metodę standardową, żeby pamiętać exception, tak? Tak, bo ta metoda zwróci nula w runtime, tak? A tak naprawdę van to jest taka magia na etapie kompilacji, ponieważ kompilator domyśli się do typu i tak naprawdę w skompilowanych plikach będziemy mieli ten typ. Okay. I var otwiera nam jedną taką małą możliwość, taki mały trik. Możemy sobie z jego pomocą dodać do jakiejś klasy pola takie ad hoc i metody ad hoc. Żeby to zrobić, potrzebujemy połączyć tego vara na przykład z klasą anonimową. Jakbyśmy to zrobili? Przed Javą 10, stworzymy sobie jakąś klasę anonimową, na przykład z objecta, dodajmy do niej dwa pola i dodajmy do niej metodkę. OK. Jakbyśmy potem chcieli tego użyć, no to nie możemy tego zrobić, ponieważ przypisaliśmy to do objecta, object nie ma takich pól, nie ma takich metod. Jeżeli użyjemy tutaj vara zamiast objecta, jak po prawej stronie, to ten var domyśli się, jakiego typu jest ta zmienna, ten obiekt tej klasy anonimowej i potem możemy użyć już tych pól, tych metod, które dodaliśmy. No i generalnie pomyślałem sobie fajnie, ale jak to działa? Zdekompiluję to, no i otrzymałem takie coś. Generalnie to na szczęście tylko wina dekompilatora, ponieważ rzuciłem to drugi dekompilator, już wiadomo, jak tutaj to mniej więcej działa. Na dole mamy tą instancję naszej klasy anonimowej. Kompilator stworzył jakby plik.klas z nią i nazwał ją var.klik.1. Tam jest całe to ciało, które dopisaliśmy. U góry, tam gdzie mieliśmy vara, on sobie domyślił się tego typu, bo już go miał i wstawił tam var.klik i klasę wewnętrzną, czyli tą klasę anonimową, var.klik.1. No i możemy już
z takiego typu obiektu dostać się do tych pól, do tych metod, które wypisaliśmy. Teraz przejdziemy do tabeli 11. I omówimy tutaj sposób, nowy sposób na uruchamianie programu prosto z plików źródłowych, chatę klienta wbudowanego w czole, kilka nowych metod i jeden z dwóch dodanych czarnych konstruktorów. Single file source code program. Single file jest tutaj istotne, ponieważ możemy użyć tego tylko dla programów, które mają dokładnie jeden plik, czyli jedną klasę publiczną, ewentualnie inne prywatne lub inne klasy. Jak to wyglądało przed tabelą 11, że chcieliśmy uruchomić nasz program? Musieliśmy standardowo go skompilować i następnie go uruchomić. Od tabeli 11 możemy użyć takiej składki i za pomocą jednego polecenia tak naprawdę ten program zostanie też skompilowany, ale już przed użyciem. My używaliśmy to na projekcie, kiedy napisaliśmy sobie taki programik i chcieliśmy go odpalać prosto z pipeline'a. Więc pominąc całe zamieszanie z kompilacją, po prostu kompilowaliśmy sobie do repo program w jednym pliku i pipeline prosto z tego pliku źródłowego na to uruchamia. Generowaliśmy takie proste repo w tej punktu. Przed czarną 11 mieliśmy bardzo słabe wsparcie dla zapytań HTTP z korowej Java. Była klasa HTTP URL Connections, była ona przestarza, wspierała HTTP 2, była blokująca na każde zapytanie, zblokowała wątek, była w Javie od Java 1.0, tak jakby była przestarzała, ciężka w utrzymaniu. Jako alternatywę mieliśmy wiele zewnętrznych bibliotek, oczywiście każde było z innym API. Jednak jaki program, duży program, nie potrzebuje wysłać zapytania HTTP w ogóle? Niewiele jest takich programów, więc z racji, że to jest tak często używana funkcjonalność, a Java ma słabe wsparcie, postanowiono zaimplementować całkiem nowego HTTP klienta prosto do Java. Możemy go znaleźć w Java 11 w pakiecie java.net, w module java.net HTTP. Teraz chciałbym powiedzieć troszkę o nowych metodach w klasie string. Do testów użyłem sobie właśnie tej strzała, utworzyłem sobie prostą zmienną string high z białymi znakami przed i z białymi znakami po stringu. Od tabeli 11 mamy nową metodę strip. Działa ona podobnie do trim, czyli obcina na białe znaki z początku i z końca stringa. Z tą różnicą, że trim było tworzone w czasach, kiedy Unicode nie był do końca rozwinięty, i trim tak naprawdę na sztywno wycina nam wszystkie znaki od decymalnej wartości 32, czyli od spacji w dół. Okazuje się, że w dzisiejszym Unicode mamy wiele białych znaków też na dalszych pozycjach, także to jest taka ewolucja trima. Dla kompatybilności wstecznej utworzyli nową metodę o bardziej odpowiadającej nazwie. Pomogliby też równie dobrze w trimie zmapować ją teraz na stripa, tak? Tylko jeżeli ktoś celowo używał trima, żeby nie wycinać tych dalszych znaków, to by nie było w tej kompatybilności wstecznej. Kolejnymi metodami dodanymi w Java 11 to klasy string, strip reading i strip trailing, analogicznie do stripa, tylko wycinają nam białe znaki z początku i z końca. Isblank zwróci true tylko jeżeli string będzie miał same białe znaki. I moja ulubiona lines. Jeżeli będziemy mieli stringa wielolinijkowego, 10 linii, użyjemy na nim lines, dostaniemy streama z 10 obiektami string, gdzie każdy obiekt będzie jedna linijka wyciętego z tego stringa. Zaraz pokażę fajne użycie tej metody. Innymi metodami dodanymi w Java 11 są dwie metody wejścia-wyjścia na klasie files. Również użyłem JSON, stworzyłem sobie taką samą zmianę jak w poprzednim przypadku. Stworzyłem sobie ścieżkę do pliku tekstowego, który jeszcze nie istniał i za pomocą metody files, write string, ścieżka zmienna zapisałem sobie w szybki, prosty sposób całego stringa do pliku. Analogicznie z drugą metodą files, read string odczytałem sobie do zmiennej tego stringa. I
widzę tu fajne połączenie z poprzednią slajdą z metodą Alliance, ponieważ na której mamy jakieś propertisy czy inne ustawienia, możemy sobie za pomocą tej metody file, split, string, ścieżka do pliku, Alliance, wczytać całą na przykład konfigurację i dostajemy streama, gdzie każdym elementem jest po prostu ten nasz propertis, możemy sobie dalej na tym pracować. Kolejną nowością w Java 11 są dwa garbage kolektory. Jeden, którego pojawiła się eksperymentalna implementacja ZGC, o nim nie będę dzisiaj mówił, ale z grubsza chodziło o to, żeby właśnie jak najniższe czasy przestojów kosztem pamięci uzyskać. A powiemy sobie o Epsilonie, ponieważ w Java nie da się wyłączyć po prostu garbage kolektora, postanowiono stworzyć garbage kolektor, który nie czyści w ogóle pamięci. On pozwala zapisać, zająć pamięć, obiekty się tworzą, ale w momencie osiągnięcia limitu, kiedy cała pamięć jest zapełniona, po prostu aplikacja się wysypuje. Do czego może się udać? Do wszelkiego rodzaju testów wydajnościowych, gdzie te opóźnienia muszą być jak najmniejsze. A drugim takim zastosowaniem w jakichś nielicznych przypadkach może być taka sytuacja, gdy na przykład potrzebujemy aplikacji, która też potrzebuje jak najmniejszych opóźnień, ale koszt podniesienia nowej instancji aplikacji nie jest istotny. I wtedy pozwalamy takiej aplikacji po prostu wypełnić cały RAM, ubija się, podnosi następną instancję. A dali spin do tego jakieś? W sensie, żeby zwolnić pamięć, czy nie za bardzo? Nie, po prostu aplikacja się wysypuje. Zatrzymuje. Dobra, mamy teraz Java 12 i jest tam jeden bardzo fajny feature'ek, tylko zadeklarowany jako preview feature. Co to w ogóle znaczy, że feature jest preview? Znaczy, że musimy go sobie w jakiś sposób odblokować. I tak przy komendzie do kompilacji i do wykonania programu mamy flagę Enable Preview. Jeżeli chcemy korzystać z tych nowych switchy Java 12, no to musimy sobie w ten sposób uruchomić nasz program. Lub jeżeli korzystamy z IDE, to na przykład IntelliJ wspiera to. Jeżeli wejdziemy w Project Structure, to tam w menu do wyboru poziomu języka mamy dwie wersje Java 12. Zwykłą i z preview feature'ami. Dobra, co to w ogóle jest ten nasz nowy switch? Ten switch stary wygląda tak, stary właściwy, wygląda podobnie jak serce, po spusie w Javie. W Javie 12 wygląda w ten sposób. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to składnia podobna trochę do lamy. Plus, no właśnie, że nie ma breaków. Nie ma breaków tutaj i jeżeli takiego breaka nie postawimy, to nie zadziała tak jak wcześniej, że nam skoczy w kolejnego case'a. Tylko wykona tego, co ma wykonać po prostu. Jedna ważna rzecz, która się zmieniła, to switch ze switch statement stał się switch expression. Pytanie do Was, czym się różni statement od expression? Przypisanie do zmiennej wyniku switcha. Okej, okay, dokładnie. Chodzi o to, że expression zwraca wartość, tak? A statement jest takim tworem języku, który nie zwraca wartości, na przykład if, tak? If nie zwraca żadnej wartości. Nowy, stary switch też nie zwracał, nowy zwraca. Właśnie, bo nie. Skoro możemy takiego switcha przypisać do jakiejś zmiennej, to zróbmy. W tej nowej składni, jeżeli nasz case ma jakby jedną linijkę, to podobnie jak w lambdach, po prostu piszemy tą wartość, która będzie zwracana, no i będzie zwrócona. Jeżeli mamy jakąś logikę, no to podobnie też jak w lambdach, otwieramy sobie nawiasy klamrowe, piszemy kawałki kodu i na koniec bardzo taka trochę nieintuicyjna rzecz, trochę dziwna, zwracamy wartość używając breaka. Ok, switch należy również do wyrażeń z rodziny polyexpression, to znaczy proces polyexpression. To jest takie wyrażenie, które może zwracać wiele różnych typów wartości, nie wiem, inta, stringa, object, jeszcze kilka innych. I na etapie kompilacji nie możemy się nie wiemy, jak to będzie wrócić, jaki będzie ten typ. Bardzo fajnie działa takie poly expression z varem, ponieważ jeżeli byśmy chcieli wartość zwrócić z takiego stringa, przypisać do zmiennej, to musielibyśmy użyć takiego pierwszego wspólnego rodzica dla tych wszystkich zwracanych typów. Najczęściej byłby to object lub interface serializable, a bardzo łatwiej po prostu za nas. Nie musimy czegoś tego szukać, po prostu działa w ten sposób. I kolejną rzeczą, którą wprowadza switch expression, jest sprawdzanie exhaustiveness,
czyli tego, czy pokryliśmy wszystkie możliwe ścieżki w tym switchu. Przed tym, jeżeli nie pokryliśmy jakichś ścieżek, to prawdopodobnie na tego IDE generowało jakieś ostrzeżenie, ale ciągle mogliśmy ten kod skompilować i on działał, występował się, jeżeli weszliśmy w jakiś case, którego nie było, który nie został obsłużony. Teraz po prostu się nie skompiluje. W kolejnej wersji Java mamy znowu dwa preview feature'y, które musimy odblokować. Są to text bloki. Jest jedna zmiana switch expression i switch expression ciągle jest preview feature'em. Jeżeli chodzi o text bloki, to co nam dają? Na pewno zwiększają czytelność kodu, trochę nam ułatwiają programowanie w Javie, jeżeli mamy duży box tekstu do wklejenia. Nie zadeklarowali się twórcy tego feature'a z jawnym wsparciem dla string interpolation. Taki text block ciągle jest typem stringa i nie należy go mylić z row stringami. Tak? Jeżeli damy jakiś backslash n, no to nam zrobi nową linię, a nie zostawi po prostu backslash n jako tekst. Tu teraz kilka przykładów. Jeżeli byśmy chcieli wkleić kawałek HTML-a, no to bez tego musielibyśmy to na końcu każdej linijki dawać backslash n, konkatenować to. Z text blockiem wygląda to o wiele ładniej. Podobnie w przypadku SQL-a. Jakbyśmy mieli jakiegoś JSON-a, to już w ogóle fajna sprawa, bo nie musimy dawać tabulacji przed każdym parametrem. Nie musimy łamać linii, nie musimy konkatenować. Wygląda to bardzo fajnie. Jednakże ten text block ma za sobą pewne ograniczenia. Jeżeli byśmy chcieli za pomocą tego operatora trzech cudzysłowów stworzyć pustego stringa, to ułożymy. Przecież nie ma to sensu, możemy użyć po prostu standardowego sposobu tworzenia pustego stringa, to musimy złamać linię. Nie mogą być ten operator nie może być dwa razy tej samej linii jakby. Jeżeli byśmy nawet wstawili w stringu B spację pomiędzy tymi dwoma operatorami, to też to nie zadziała. W przypadku stringu C po prostu będzie to kod nasz URL będzie traktowany do końca pliku jako text block, jako string. Jeżeli nie damy po backslashu na przykład NT czy jakiegoś innego tam specjalnego znaku, no to też nam to nie zadziała. Taka podstawowa operacja, którą zawsze robimy na stringach, konkatenacja. Jeżeli byśmy chcieli to skonkatenować ze standardowym stringiem, możemy to zrobić, nie ma problemu. Wygląda to w ten sposób. Jeżeli byśmy chcieli matrix bloki i pomiędzy niego na przykład jakąś zmienną, no to tutaj już trochę to wygląda nieciekawie. Moim zdaniem troszkę nieczytelnie. Zauważcie, że tam gdzieś mamy wysunięte ten O i zamknięcie nawiasu. Dziwnie to po prostu wygląda. Żeby to obejść, możemy użyć tak naprawdę dwóch takich sztuczek, po prostu użyć metody replace na stringu i wstawić sobie gdzieś tam w naszym wyrażeniu taki identyfikator, taki cudzysłowy identyfikator i po prostu podmienić lub użyć metody format z klasy string, tylko że z tym bym raczej uważał, ponieważ zadeklarowali się, że nie ma jednego wsparcia na string interpolation, bo ta metoda może nie zadziałać tak jak powinna. Test blogi dodają również trzy nowe metody do klasy string. Jest to string intent. Ta metoda nam usunie przypadkowo wpisane spacje do takiego tekstu bloku. Translate escapes zamieni nam backslash n, backslash t na kodowanie tych znaków w kodzie. Formatted jest mniej więcej tym samym, co metoda format na stringu, z tą różnicą, że format jest metodą statyczną, a ta jest po prostu zwykłą metodą, którą możemy uznać na obiekcie. I co ważne, wszystkie te nowe metody są oznaczone jako deprecated for removal, raczej żeby ich nie używać tam na produkcji, ponieważ to jest ciągle preview feature i w następnej wersji Java może zostać zmieniony, może zostać wycofany, po prostu może się nie pojawić, tak? Ok, jak mówię, była jedna mała zmiana z switch expression. Moim zdaniem jest to zmiana na lepsze. Wprowadzono nowe słowo kluczowe o nazwie yield i zamieniono to głupie zwracanie wartości przez breaka, zastąpiono właśnie tym yieldem. To jest jedyna zmiana w Java 13, która weszła w switch expression.
W tej wersji Java również zaczęto implementować nowe API dla socketów, ponieważ stara implementacja była napisana po części w języku C, po części w DK1.0, więc była naprawdę stara. Utrzymywanie tego było po prostu ciężkie. I jest to również dosyć istotne dla czegoś takiego jak Project Room, czyli wprowadzenie do Java takiego jednego mechanizmu wielowątkowości, jakim są włókna, fibers po angielsku. To są takie lekkie wątki. I one miałyby korzystać z, również z socketów, ale również z loków. I te włókna mają wsparcie dla loków, które są Java'owe. A w tej klasie, czy w tych socketach, używane są loki z Java i z C. Mowa o poprzedniej implementacji socket. Tak, i ciągle ta nowa implementacja będzie też nie kompatybilna, po prostu zmieni się tylko wnętrze, tak? API będzie ciągle takie samo. Kolejna wersja, Java 14, wprowadza bardzo fajną rzecz. Jest to troszkę podrasowanie null pointer exceptiona. Niestety null nie zniknie. Ale null pointer exception będzie teraz dawał więcej po prostu informacji dla nas, dla deweloperów. Generalnie nie jest to raczej problem, żeby znaleźć, gdzie ten null pointer exception nam wystąpił. Jeżeli mamy na przykład zchainowane wywołanie metod, no to musimy gdzieś tam bardziej przesiedzieć przy debugerze, żeby zerknąć rzeczywiście, co było w tabule. Rozwiązanie jest takie, żeby null pointer exception nie pokazywał nam tylko linijki, które wystąpił ten wyjątek, lecz również co go spowodowało. Więc moim zdaniem to bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Generalnie to by było tyle, na co zostało wprowadzone w języku. Jest kilka innych pomysłów, które będą w przyszłych wersjach Java. Jeszcze twórcy nie zdeklarowali się, w których dokładnie. A są na przykład rekordy i sync types. Tak, jest tam zestaw takich, powiedzmy, tasków, w których mamy przewidziane nowe rzeczy w Java i tam sobie mądrzejsi od nas ludzie debatują, co ma wejść, co nie. Niektóre te taski mają status, powiedzmy, target, tak jak dodały 14 nowe null pointer. Niektóre są po prostu kandydatami i teraz przez dwóch takich kandydatów dwie zmiany wielowości, które mogą się pojawić w kolejnych wersjach Java. Pierwszą są rekordy. Niektórzy uważają, że Java jest nieco rozwlekła, no i czasami ciężko się z tym nie zgodzić, patrząc na inne języki. Głównie chodzi o hashkody, tu stringi i pulsy. I o ile napisanie tego nie jest zbyt czasochłonne, ponieważ przepis Eclipse, IntelliJ, środowiska po prostu nam tu pomagają alt, insert i mam wszystko wygenerowane. O tyle czytanie tego jest już czasochłonne, ponieważ programista jakby patrząc na takiego tu stringa nie ma gwarancji, że ktoś po wygenerowaniu nie zmieni tam mechaniki i muszę to po prostu przeanalizować. Przeszkadzało to pomysłodawcy Brianowi Goodsowi, który zaproponował wprowadzenie rekordów do Java. Jego celem właśnie nie było pozbycie się boilercode'u, co ułatwienie analizy czytania po prostu tych klas. Definiowanie rekordów wyglądałoby mniej więcej tak. I co to jest ten rekord? Rekord to była taka niemutowalna klasa modelowa, co automatycznie albo the box stworzyłyby pola takie, jak mamy w nagłówku, w definicji, prywatne pola finalne. Do każdego pola finalnego stworzone by był akcesor publiczny, getter o dokładnie takiej samej nazwie jak pole, body opcjonalne, możemy tam sobie tworzyć dodatkowe metody, dodatkową mechanikę, dokładnie dodatkowe konstruktory, ponieważ out of the box dostajemy konstruktor dokładnie taki, jak mamy definicję tego rekordu. No i out of the box dostajemy hashcode, toString i equals. I jakby patrząc na taki rekord, wiemy, jak on się zachowa, tak? Ponieważ nie ma żadnej modyfikacji, w każdej implementacji jest jakby to przewidywalne. Kolejną nowością, którą forsuje do Java ten sam autor, są sealed typy. Jest to taki mechanizm, który pozwala
ograniczyć dla pewnego interfejsu, dla pewnej klasy, dla pewnego typu zestaw klas, interfejsów, które mogą po nim dziedziczyć. Czyli na przykład chcemy sobie zrobić kształt, z którego można utworzyć tylko dwie konkretne klasy, koło i prostokąt i nic więcej. To jest mechanizm znany z innych języków, na pewno jest to nie coś takiego, no do Java dopiero planują go wprowadzić. Jeżeli chcielibyśmy ograniczyć ilość klas, które mogą dziedziczyć z tego kształtu, po prostu przed definicją dajemy nowe słówko kluczowe SIL i zaraz po nazwie typu definiujemy zestaw klas, które będą mogły dziedziczyć z tego typu. I tylko te dwie, nic więcej. I to było na tyle z naszej strony dzisiaj. Bardzo dziękujemy i może są jakieś pytania do nas? Mamy jeszcze jeden pominek, także może Albert, jakieś pytanie jeszcze robiliśmy? No nie wiem, proste pytanie. W której wersji Java weszły moduły? 9. To może, dobra, dogrywka. Która wersja Java ostatnio wyszła? 13. Znowu wszyscy naraz, 13. To nie jesteś trudniejszego, żeby nie wszyscy naraz mówili. Albo uważnie się przysłuchamy. Dobra. W połączeniu z czym możemy użyć var, żeby dać ad hoc metody vola? Nie. Klasa specyficzny rodzaj klasy. Klasa lądowa. Dokładnie. Dobra, poprosimy was się o pomoc. Jeżeli nie ma teraz... Tak? Który feature według nas w wersji cloud jest najfajniejszy? Najwięcej wnosi z tej klasy. Najfajniejszy czy najwięcej wnosi? Najfajniejszy. Dla mnie najfajniejszy, tak, bo w praktyce najwięcej metoda Lionhance, najwięcej tego używałem, no chyba najwięcej, tak naprawdę na najwięcej pozwoliła ta modularyzacja z Java 9. Dzięki temu możemy właśnie te cykle wydawnicze mogą być częstsze i wprowadzenie różnych feature'ów do różnych modułów jakby jest niezależne, nie musimy się martwić, że potrzebujemy coś gdzieś indziej. A używaliście tych modułów na produkcji gdzieś? Nie, na produkcji jeszcze nie. Sprawa jest taka, że wszyscy używają zewnętrznych bibliotek i dopóki większość zewnętrznych bibliotek nie będzie oficjalnym modułem, to jest po prostu trochę utrudnione, czy trochę bardziej. Podobnie jest z tym jlinkiem do odchudzania daty, ponieważ wszystkie nasze zależności, które używamy na projekcie, one muszą być zmodularyzowane, żeby jlink nie działał. Zgadza się. A jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o migrację do zewnątrz? Jak to są problemy? Znaczy generalnie to też jest mod, musimy sobie zerknąć zmiany, jakie mamy w API. Zobaczyć, czy używamy jakichś takich rzeczy, które już są usunięte w nowej Javie. Z modułu, że nie chcemy, nie musimy korzystać. Więc raczej nie ma jakiegoś tam dużego problemu. Znaczy, między Javą 8 a 9 jakby nie do końca mamy taką kompatybilność wsteczną, ponieważ kilka rzeczy zostało właśnie zamknięte gdzieś tam wewnątrz modułu Javowy. Jest taka klasa sun, mist, unsafe. To jest takich niebezpiecznych rzeczy refleksyjnych. I ludzie po prostu tego używali, bo to było publiczne, a teraz jest zamknięte gdzieś tam wewnątrz Java. I teraz, jeżeli ktoś czegoś takiego chce używać, to musi sobie jawnie przy włączaniu JVM-a po prostu umieścić flagę odpowiednio. Tak, plus rzeczy z tej paczki sun, mist, unsafe, one są najczęściej używane w jakichś bibliotekach, które modyfikują bytecode. I ta paczka jest po prostu niewspierana oficjalnie. To też wszystkie biblioteki, które używają tej paczki, też automatycznie nie do końca są kompatybilne z Java 11. Działają spoko, ale jeżeli ktoś się zepsuje, no to twórcy języka mają ręce, tak? To jest zaproszenie. Przy migracji do 9 właśnie można sobie łatwo znaleźć całą listę takiego API, które znikło tak naprawdę z publicznego API Java'owego. I obok jest kolumna z zamiennikami, jakich teraz powinniśmy używać. Jeszcze jedno pytanie. Teraz zupełnie wiadomo, że każdy robi swoje urządzenie JVM-a, nie tylko do reaktor jest zdalnowy. Którego byście polecali? To zależy, myślę. Bo to reaktor nie jest darmowy. Właśnie, od reaktor nie jest darmowy. Tak. Cię ciężko powiedzieć. Na produkcji myślę, że jednak warto iść w Oracle, żeby mieć jednak to wsparcie. Oczywiście na LTS-ach, czyli na takich wersjach, które teraz takim LTS-em jest 11, a później będzie
będzie 7 osób. Tak, koniec końców ta wersja OpenJDK dla community jakby i ten Patreon, one są generalnie 1 do 1 taka sama wspólna. Jak Wam się podobają te zmiany w nowych Java? Czy widzicie jakieś wady, czy ogólnie jak wyglądało do tego kierunku, który Was zmierza, czy wszystkim, czy raczej... Wydaje mi się, że nie w dobrym kierunku. Jeszcze jakiś czas temu, kiedy na przykład nie było tych rekordów, bardzo podobały mi się case classy. Praktyczne po prostu to było i wydaje mi się, że po prostu w dobrą stronę to zmierza. Będzie mu już łatwiejsze programować. Ja mam takie techniczne pytanie odnośnie tych blogów. Jeżeli zaczynamy nowy blog, to gdzie zaczyna się tak naprawdę linijka? Czy to jest może najpierwsza, czy pierwsza, jakiś niepełny znany? Jeżeli byś sobie wszedł opis tej funkcjonalności Java, to tam jest taki algorytm jakby do obliczania, gdzie się zaczyna ten wiersz. I generalnie ten tekst blog to zaczyna się ze znakiem tego pierwszego cudzysłowa. Jest taka prosta linia aż do końca, do znaku, do oparta zamkającego. Postaram się to znaleźć. Dobra, jeśli nie, to dziękuję bardzo za uwagę.